ale nie byłoby tych wszystkich wspaniałości, które przed chwilą Państwo widzieli, gdyby nie charakterystyczna biała gleba zwana Albarisa oraz bezkresne rzędy winogron odmiany Palomino Fino. To wszystko plus ludzka pasja świadczy o tym, że produkty do picia z Jerez są naprawdę wyjątkowe. Tutaj chciałem przygotować właśnie wśród winogron, a w zasadzie winnic, bo winogrona już są zebrane, chciałem przygotować potrawę. To będzie królik po myśliwsku. Królik dlatego, że po pierwsze Hiszpanie namiętnie jedzą króliki, do dzikich królików strzelają, polują na nie. Być może dlatego, że dzikie króliki bardzo wielkie czynią szkody w plantacjach. Tu mam podzieloną na porcję króliczą tuszkę. Najpierw muszę odłożyć wątróbkę, bo Hiszpanie sprzedają króliki z podrobami. Ona mi posłuży na końcu do zagęszczenia sosu, a teraz kawałki królika będę marynował w tymianku, czosnku, który jak Państwo za chwilę zobaczą nie jest specjalnie... O, przepraszam bardzo, ale niedużo się wylało. Czosnku, który specjalnie nie jest grubo pocięty. To bardzo ważne, bo ten czosnek potem będę musiał wyjąć z marynaty. I jeszcze natka pietruszki i około godziny, góra dwóch w chłodnym miejscu, na pewno nie tutaj, bo to chłodne miejsce z pewnością nie jest, dlatego przepraszam z góry za moje okulary słoneczne, słońce potwornie, potwornie świeci. Teraz trzeba królika otrzepać, ale wyłącznie z czosnku, bo on będzie za chwilę obsmażany i gdy został czosnek na nim, to by się po prostu spalił i wszystko by zgorzkniało. Dlatego też te kawałki czosnku powinny być grube, wtedy łatwiej jest je zdjąć. Sprawdźmy, czy już oliwa ma dobrą temperaturę. Tak jest. I obsmażamy na złoto kawałki królika otrzepane z czosnku z obu stron. Ja przełożę królika na drugą stronę, bo tak jest, już się zezłocił. A Państwo niech przy okazji spojrzą na ten naprawdę bezkres winorośli. Gdzieniegdzie majaczą bodegi, małe domki dla robotników sezonowych, bo przecież pracy przy uprawie wina jest co niemiara. Można dodać kolejne składniki, więc najpierw na patelni znajdzie się ten czosnek z marynaty, z resztką pietruszki i dość drobno posiekana cebula i to niech się razem smaży tak, aż lekko się zezłoci, a w zasadzie zblanszuje. Ja myślę, że jakieś 2-3 minuty, nie więcej. Teraz królika muszę posolić. Nie solcie Państwo marynaty, sól wyciąga wodę i kiedy się posoli na samym początku, to to mięso jest bardziej łykowate. Wystarczy posolić go teraz i dorzucam grzyby, jakiekolwiek leśne grzyby, to akurat są kurki. I kolejna uwaga dla widowni zorientowanej narodowo, nie jest prawdą, że tylko Polacy jedzą leśne grzyby, kurki, rydze to typowe, nie tylko hiszpańskie, ale i francuskie i jeszcze innych narodowości dania, nie tylko my jemy kurki. Teraz wlewam około szklanki białego wytrawnego wina, mam nadzieję, że to była dokładnie szklanka, i około szklanki brandy de Jerez. I to wszystko, o tak będzie ładniej widać, i to wszystko powinno się dusić do miękkości. Królik to białe mięso, więc ja nie sądzę, żeby to miało potrwać dłużej niż 25-30 minut. Oczywiście, jeśli cały płyn z patelni wyparuje, to mogą Państwo uzupełniać go na przykład bulionem z kurczaka z kostki. Bo bulionu z królika, jak dotychczas jeszcze nikt nie zrobił, szansa dla odkrywców na Nagrodę Nobla. Teraz wątróbka jest przykryta, bo straszny gorąc i pełno much. Wątróbkę będę skrobał. O, poleciało, ale potem to znajdę, żeby nie zaśmiecać winnicy. Wątróbkę muszę nożem zeskrobać. To jest bardzo częsty sposób na końcu zagęszczania sosu, właśnie stosowany w Hiszpanii. Oczywiście w Polsce jest trudno dość o wątróbkę z królika. Ja się tu właśnie zastanawiam, są w Polsce króliki? Co się dzieje na miły Bóg z tymi wątróbkami? Czy one są w kiełbaskach leszczyńskich, czy w kitiketach? Są króliki, a nie ma, ale tylko tuszki, a wątróbek nie ma. Ale jeśli Państwo nie mają wątróbki z królika, to w każdym razie drobiowa wątróbka. Zobaczmy, co się dzieje. Dzieje się pięknie. Grzyby nieposiekane, bo siekać kurki to jest zbrodnia. Dodaję wątróbkę i niech się to razem pogotuje 2-3 minuty. I jeszcze jedna ważna uwaga a propos grzybów. Proszę Państwa, grzybów nie powinno się płukać wodą. Grzyby powinno się zeskrobywać piasek z nich pędzelkiem albo szmatką. Zwłaszcza moczenie grzybów w wodzie to jest zbrodnia. One bardzo łatwo nasiąkają i są bezużyteczne kompletnie.
Jestem pewien, że królik nadaje się do jedzenia, a skoro się nadaje do jedzenia, to trzeba go na miły Bóg jak najszybciej zjeść. Proszę spojrzeć, grzyby wyglądają jak grzyby, a nie jak jakieś pożywienie dla niemowląt. Zachowały swój naturalny kształt. Królik jest lekko zezłocony, z pewnością miękki. Sos jest gęsty, mimo że go nie zasmażałem. I to jest najprawdziwszy conejo a la cazadora, czyli królik po myśliwsku. Spójrzmy na niego lepiej. To jest taka sama część hiszpańskiej kultury jak obrazy goi, taniec flamenco czy brembes. Jak Państwo widzą, byki pokonywać można na wiele sposobów, a kłopoty z gotowaniem pokonać najlepiej, oglądając mój program. Dziękuję bardzo, do widzenia.